Cześć wszystkim, znowu połowę 7, aż się karkaną. Dobra, tyle, co od Mingorad chcemy. Możemy się stąd wynosić. O, tutaj ktoś na nas czeka. Wiem, kim jesteś. Przepraszam, o kim mówisz? Nosisz amulet molchańskiej ręki. Nie okazujesz respektu swojemu mistrzowi? Nie mam mistrzów. Oczywiście nie wiesz nic o tradycjach ręki. Bla, 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 bla. Tak, to jest mistrz molochańskiej ręki. Generalnie przyszedł nas, żeby nas powiedzieć, że nas zabije. Dlaczego chcecie mnie zabić? Bo zostali najęci przez mroczne elfy i nie mają powodów, żeby mnie nie zabijać. Dlaczego elfy chcą zabić Stenara? Ręka nie zawsze była mordercami na wynajęcie. Znam historię Derionka. Opowiedz mu, dlaczego ręka się tak zhańbiła. Ty jesteś przywódcą Terion. Nie, a potem twój przywódca Terion znalazł coś odnośnie szarych regionów, że się odłączyli. Przeczytałem dziennik Kergana, był w pieczarach Stonecutter klanu. Dobra, więc Aronax wraca i wygląda na to, że mroczne elfy chcą, żeby im pomóc. I kiedyś ręka już była używana do złych celów. To już nigdy się nie wydarzy. Wskazuje na dom Mingorad. Jeżeli chodzi o ciebie, jesteśmy bardzo przykro. Ręka nie będzie ci więcej natręczać się. Dziękuję, Gideon. A! Wollinger! Twoja misja jest skończona. Możesz wrócić do swoich poprzednich obowiązków. Co, Wollinger? Należy do molochańskiej ręki? Tak, jestem zabójcą ręki. Nie rozumiem, dlaczego mnie nie zabiłeś. Gideon nie jest głupcem. Ręka nie ma wyrzutów sumienia, to prawda, ale jej przywódca jest mądry. Od początku nie ufaliśmy mrocznym elfom. Moje zadanie polegało na obserwowaniu i zdecydowaniu najlepszego kursu akcji. Nasi inni zabójcy nie wiedzieli o mojej obecności. Gdybym nie powiedział Gideonowi o mrocznych elfach, to co? Gdybyśmy tutaj nie przybyli i gdybyś nie przekonał Gideona o jego złych poczynaniach, to zabiłbym cię. Takie było moje zadanie. Nieważne, jakie są moje osobiste opinie. Biorę to za komplement. Dzięki za twoją pomoc, Wollinger. Oczywiście. Sir, zastanawiałem się, czy nie dostanę innego zadania. Czy myślisz, że mógłbym może... Czy mógłbyś może... Czy dostajesz pozwolenie na podróżowanie z tym przyjacielem tutaj? Myślę, że... Dokładnie o tym samym... Tak, dokładnie o tym samym sam myślałem. Możesz zostać z nim tak długo, jak wydaje się to potrzebne. Wydaje się, że tyle ręka może się odwdzięczyć za problemy, które ci sprawiła. A dzięki, chyba już sobie pójdę. Żegnaj, Gideon. Dobra. Szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi. Przyjąłem Wollingera tylko po to, żebyście zobaczyli, jak pod koniec gry odstawia nam Yushimo. Yushimo tak się chyba nazywał. Więc tylko po to go wziąłem. Kurde, nie mam ekwipunku. Dobra, obrabmy go ze wszystkich rzeczy. Obrabujmy, znaczy. Hmm.
Nie wiem, cylinder może sobie zatrzymać. Dobra. Gdzie jest mój dobry przyjaciel? Ork. Ogr. Dobra, potrzymaj jeszcze tych parę rzeczy. Przy okazji ty możesz potrzymać te rzeczy. I jeszcze coś od ciebie musimy zabrać. Amunicję. O, sam zdeekwipował broń, kiedy nie miał. Dobra. Dziękujemy ci za udział, Wolinczerze. Nie chce mi się pompować w niego amunicji dodatkowej. Powiedziemy, żebyś sobie poszedł. Lepiej było, żeby wyszedł, żebyś opuścił. Dobra. Okej, zostanie sobie tutaj. Dobra, tutaj mamy kolejną osobę, którą weźmiemy sobie na jego miejsce. What do you want of me? I rarely speak with those of your kind. Wybacz, madam, dlaczego mówisz takie rzeczy? Creature, why are you wasting my time with your drivel? You're obviously not fit to speak with me. Be gone. Madam, chyba musi być coś, co mogę zrobić, żeby ci zaimponować. Perhaps I will deign to speak with you for a moment or two. Consider yourself lucky. Dziękuję ci bardzo. Kim jesteś? I am Zan Aluren, warrior priestess of the Dark Elves. And who are you, stranger? You've never before seen the trees of Sanang. Of that, I am certain. Jestem Karl. Honesty. You surprise me. You take a large risk in exposing yourself to me, especially considering what you are. I co o tym, a co o tym myślisz? Znaczy, co masz przez to na myśli? I don't know exactly who you are, but I do know that you don't belong here. Sometimes I see things that others cannot. I know that your road has been long and that you're in grave danger by being here. I suppose you could say that meeting me has increased that danger. Naprawdę? Z pewnego powodu nie czuję, że jesteś dla mnie zagrożeniem. That still remains to be seen, but unlike many of my brethren and sisters here, I am seeking answers to difficult questions. Blind devotion to a cause is the easiest path to take, and the most foolish. I wish to shed light on the path ahead and choose the best way to travel. Those answers, I think, begin with you. Naprawdę? A dlaczego tak myślisz, Zan Aluren? I see things. When you walked into Sanang, I saw something around you. A great latticework of wood and iron, and it carried a great weight, which weighed nothing at all. These are the visions I see. What they mean, I don't always know. But I do know that you are somehow important to me. Dlaczego? Jakich odpowiedzi ty szukasz za Nalurin? What do you know of the Dark Elves? Do you know the differences between us and our cousins in Kintara? Prawie nic nie wiem o mrocznych elfach. I see. Well, the Dark Elves differ from other elves in one important way. They believe that only the elves are fit to rule. That the reason for the current state of our world is due to the fact that the elves no longer guide the other races as they once did. They believe that Aranax was right when he waged war against Nasridin so many years ago. Mówisz oni. Czy sama nie jesteś mroczną elfką za Nalurin? Yes. Yes, I am. I am a dark elf. Sometimes that is a burden,
I don't know exactly what I believe anymore. I see visions, and these visions tell me that there is something very wrong with what the Dark Elves are working for. Something very wrong with all that they have done. Dlaczego? Co zrobili? I can say no more. All I can tell you is that I do not know what my place is here among them, and that somehow my answers lie with you and where you are going. But I won't lie about my loyalties. In the end, it is my own answers that I seek. When my choice is made, that is all that will matter. Jeżeli na te odpowiedzi oboje szukamy, znaczy jeżeli na te pytania oboje szukamy odpowiedzi, to może się do mnie przyłączysz. You would have me, knowing I can make you no promises, knowing that my own answers will always come first, and you have no idea where we are going, and I will not tell you. Not yet. Not until I am sure of the right choice. Tak, pójdziesz ze mną? Yes. I will join you on your quest. It may be that I can help you. I pray for your sake that I am not your or the world's undoing. Uwaga, przygotować się na eksplozję. Dobra. Zan jest magiczką. Jeszcze jest gorsza w walce wręcz niż Joffrey. Natomiast co do czarów, zobaczmy po kolei, co masz. Masz ziemię, masz moc i masz czas. Ciekawy zestaw, może coś ciekawego rzucić od czasu do czasu. A poza tym chyba nic więcej nie masz, co? Dobra. Jak każdy mag, jej przydatność może być problematyczna, ale po to właśnie trzymałem rzeczy dla niej, znaczy nie po to. To musimy zidentyfikować. Joffrey. Trzeba jej dać tą laskę. Już masz elfickie buty. Trzeba być się też jakiś hełm. Chyba nie zachowaliśmy ci nic. Czekaj, czy ty masz magic robes? Pewnie tak. Czy mam coś jeszcze dla ciebie? Jakąś broń pewnie znaleźć, ale... Dobra, na razie będziesz wchodzić z tym kosturem. Może go nie zniszczysz. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będziesz raczej rzucać jednak czary. Nadzieja matką głupich. Dobra, zastanawiam się, bo tak, generalnie moglibyśmy teraz pomordować te wszystkie elfy. Bo nie wiem, czy wtedy Zanun się na nas nie wkurzyła. Później to zobaczymy. Na razie stąd wyjdźmy. Generalnie już nigdy więcej tutaj nie musimy wracać. Nie mamy tutaj żadnych dodatkowych interesów. A, to nie mój poziom, tylko jej. Dobra, jest parę miejscówek, które opuściłem to. Generalnie część z nich chyba można dowiedzieć ich lokalizacji, chodząc po ludziach i nagadując i pytając o... lokalizację. Tutaj jest jakaś wioska. Ale możliwe, że się nie zaznacza. O, jest Secret Village. Ah!
Dobra. Zen chyba za kimś poleciała. Dobra. Grupa małych niebieskich stworków przy muchomorach, a na środku zamordowany ludzki czarodziej. Co nam to przypomina? Nie wiem. Dobra. To jest taki easter egg. Nic więcej tutaj nie mamy do zrobienia. Udajmy się do kolejnej miejscówki. Przy okazji... może zaoszczędzić trochę na amunicji. Wymienię się z Sogiem na ekwipunek. Tak, tylko muszę trochę ogarnąć tutaj. Virgil. Jesteś naszym lecznikiem. Momencik. Jeszcze trochę amunicji. Przy okazji Torielu możesz potrzymać nam trochę amunicji. Tak z 1000. Dobra. I... O. Ktoś przeżył. Dobra, druga lokacja jest gdzieś tutaj. Właśnie, czy coś możemy z nią powiedzieć? Co wiesz o Aronaxie za Alurin? Only what I've told you before. It seems that he is responsible for what is happening to you and for what is happening to everyone. I think that Aronax has a lot to answer for. Yeah. Dobra. Tego dokładnie szukamy. Flash mount. Dobra, tutaj by jednak przydałaby mi się moja docelowa broń. Ładnie. Dobra, co my tu mamy? Oni chyba nic ciekawego nie mają. Trochę złota. Arcane chest. Zastanawiam się, czy to ta maczuga, która daje manę. Jeżeli tak, to byłaby dobra broń dla Zen. Trzymaj. Dobra. Dobra, teraz przy Quintarze. Gdzieś tutaj.
Gdzieś tutaj powinno być. Dziwna ceremonia. No, więcej łupieżców. Ciekawe, że już nas nie atakują, tylko uciekają. Nie zasłania widoku. Dobra. I to w sumie tyle. Bo trochę tych wojowników, trochę złota, nic więcej. W sumie nic ważnego. Dobra. Teraz to już by było chyba tyle, jeżeli chodzi o cały ten las. A nie, jest jeszcze tutaj coś. Nie jestem pewien, czy to się odkryje. Dobra. Tego ogra nie zauważyłem, dopóki nie rzucił się na mnie. Nie ma nic ciekawego. Więc chyba tylko ogr, który sobie małpy tresował. Ciekawe. Torielu. Trzymaj. Ojej. Tak. Wrócimy do Kaladonu. Musimy zrobić porządek z ekwipunkiem. Mógłbym po prostu nie zbierać niepotrzebnych mi rzeczy, ale to nie w moim stylu. Dobra. Trochę się zagoniłem. Mieliśmy jeszcze odwiedzić Quintarę. Ciekawe, co elfy powiedzą, kiedy zobaczą, że się sprzymierzyliśmy z mrocznymi. Elfami. Dobra. Poza tym nie słyszeliśmy jeszcze, co Jeffrey ma do powiedzenia o Quintarze. W sumie zapomnieliśmy też o Cynang, to nawet się wrócę. Masz 10 sekund, żeby sobie pójść. Następnym razem, kiedy cię zobaczymy, będziemy strzelać bez pytania. Idź teraz o sobie, albo gin. Dobra, idę sobie. Wcale nie. Dobra. Było ich więcej niż myślałem. Czy nikogo nie straciliśmy? Chyba nie. Dobra, oni poza łukami nic nie mieli ciekawego. Dobra, poczekajmy do rana. Jeszcze 2 godziny i zobaczmy, czy możemy w ogóle wejść na górę. Możemy. Dobra.
Dobra, włączyłem walkę turową, bo... Oni mają wszyscy łuki. Co jak widzieliście, jak działa. Swift! Czy czasem ciebie nie przetransportowaliśmy do Tarantu? Już zdążyła wrócić? Dobra. What is it you need? Ciekawe, co mi powiedzą teraz. What would you like to know? Co wiesz o tym miejscu? This is Kintara, home of the elves. Well, some of the elves. I have little else to say of the matter. Okay. Yes, what is it? Oh. Yes, what is it? I'm becoming tired of healing you. What type of healing do you need now? Oh, Vigil, zmienił głos. I am finished. Yes, what is it? I'm becoming tired of healing you. I'm becoming tired of healing you. I am finished. Yes, what is it? Hey, why not? Wydajesz się inny, Virgil. Czy coś jest nie tak? Something wrong. Not at all. If anything, I'm more myself than I've been in a long time. You've shown me that I don't have to live by some ridiculously stringent moral code. I can be who I want and when I want. So there's nothing wrong with me at all. In fact, I should thank you. So thanks. Przyjemność po mojej stronie. Yes, what? Hey, why not? Co powinniśmy teraz zrobić? We need to find Conwa, obviously. I must say that I was impressed with the ruthlessness that you demonstrated in Stillwater. Dobra, a Jeffrey? What is it you're bothering me with now? Yes, I suppose I could answer a few trivial questions. Czy wiesz coś o tym Aronaxie? Aronax? Bloody powerful old elf. Unless I'm mixing him up with someone else. There were so many damned elves running around during the Age of Legends. Oh, I swear, if you didn't have pointy ears and a gaucheous complexion back then, you weren't making the historical who's who. Oh, so very old-fashioned. Yeah. I... Dobra, przejdziemy się w to i z powrotem. Trzeba uważać na elfy kryjące się w chatkach. I na elfy wykonujące uniki. Licki krótki miecz. Nie są one zbyt dużo warte. Ile nam 16 tysięcy doświadczenia, to całkiem sporo. Będziemy w stanie tutaj to nadgonić. Chyba nie do końca. Zobaczymy. Te nasze ekskapady mordercze dają się mieć niezbyt duży wpływ na doświadczenie. Dobra. A niedługo będę musiał zmienić broń, bo już mi się baterie kończą. Ma ucieczka ci się nie udała. A dla nich chyba mieliśmy, dla Whisper chyba mieliśmy ten quest, który w końcu się nie udał nam za bardzo. Nie. Potem znalazłem, że w sumie jest miejscówka, w której dokładnie te, które potrzebujemy do tego questu,
odropią. Co miałem powiedzieć? Te, co potrzebujemy do tego questu, ogniki się znajdują. Dobra, z Raven może być ciężko, a też będzie naparzać do nas z łuku maszynowego. Nie. Szczęście nasz mechaniczny arachnid nas leczy. Dobra, idźcie tam, drużyno, przodem. Zajmijcie się Raven. Yes, I'll do that for you. Yes, I'll do that for you. Yes, I'll do that for you. Watch what you're doing. Dobra. Właśnie czegoś takiego chciałem uniknąć. Raven miała chyba notatkę od Renforda. Tak, na wszelki wypadek, gdybyśmy ją wcześniej zabili, nie mogli w żaden sposób wątku głównego kontynuować. Ciekawa ma zbroję. Poza tym, Ring of Protection. To się przyda Zen. Poza tym chyba nic więcej. Dobra. Obiecywaliśmy, że wpadniemy jeszcze do Srebrnej Pani. O nie, drzwi są zamknięte. Magicznie pewnie. No cóż, nie spełnimy chyba tej obietnicy. Musi się zadowolić tym, że wymordowaliśmy wszystkich jej sąsiadów, rodzinę i znajomych. Dobra, to była nasza drugie odwiedziny w Quinterze. Chyba ciekawsze niż poprzednie, jeżeli tak to można ująć. Dobra. There's no room for that. Jak się zechce, to się znajdzie. Momencik, Virgil. Dobra. Dobra. To jeszcze mamy jedną miejscówkę. Ona się dwie. Znajdują się po drugiej stronie mostu. Tak, pierwsza jest gdzieś tutaj przy brzegu. Na razie pójdźmy tam. To jest kolejna bestia ze Stillwater? Nie, to po prostu był jakiś królik. Okej. Okay. Może nie zdążył się przemienić. Dobra, dziwne. Pierwszy raz coś takiego widzę. A nie. Molochańska ręka już nie będzie nas prześladować, ale nadal prześladują nas łowcy nagród za bejce. Czekajmy do rana. Jeszcze 2 godziny.
Dobra, i tutaj dokładnie są te ogniki, na które mieliśmy zadanie. No coś, trochę expa przypadło. Nowe teksty Virgila są chyba ciekawsze. Dobra. Tam pobiegło chyba, ale nieważne. Slime demon. No już spotkaliśmy takie w jednych czy drugich kanałach. Miło, że się podsunęliście tutaj. Dajecie mi wszystkie doświadczenia dla mnie. Coś jeszcze tutaj mamy. Parę więcej tych. Mam przez część drzew, mogę strzelać przez część nie. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Jakieś graty. Dobra, to chyba tyle. I jeszcze tak. Tobie dam może coś. Że tak, trzymaj to. Skoro i tak póki co nie będę z tego strzelał. Dobra, kolejna miejscówka jest trochę dalej. Gdzieś tutaj. Spadaj. Właśnie, blablabla. Percepcja, następny poziom, będziemy mistrzami strzelectwa. I dobra, i... Cyk. Gdzie dokładnie to jest? Trochę dalej chyba. A może tutaj potrzebujemy dokładnej lokalizacji. Dobra, nieważne. Skoro się nie pokazuje, to idźmy sobie. The Rose Brew. Dobra, pierwsza rzecz to, kto ma aparat? Chyba Sogowi daliśmy aparat, co? Nie. A nie, tutaj jest. Dobra. Jak go mogę się pozbyć? Dobra, niech będzie tam. Dobry człowieku. O! Wszyscy nas nie lubią. Witaj, Trevor. Mam zdjęcie. O, masz, o, maj. Dobra, 300 monet. Czy widziałeś most? Tak.
Dobra. Wszyscy nas nie lubią. Jesteśmy rzeźnikiem ze Stillwater. Nie wiedziałem, że to jest aż taka pre... Że to jest aż taka... Kara. Dobra. Droga pani. Nie, ty nie. Ktoś tu ma naszyjnik urody. Nie wiem, czy to nie czasem bartender. To chyba ten medalion. Ta pani... Z nią chyba jest jakieś zadanie. Czy mnie to obchodzi? Chyba nie. Mocny ten barman. Dobra. Ktoś jeszcze nas atakuje? Nie jestem pewien. Może wyjdźmy i jeszcze raz wejdźmy. Tak, obchodzi mnie tylko jej medalion. Jak już widzieliśmy w Stillwater, mordowanie beztroskie ludzi bardzo często nie spotyka się z żadną karą. Dobra, może to jeszcze wrócimy. Jest jeszcze jedno zadanie, które chcielibyśmy tu zrobić, bo daje trochę doświadczenia. Ale jeszcze w tym odcinku... Tak, po pierwsze... Geoffrey. Nie ma nic do powiedzenia o tym miejscu, ciekawe. What is it you need? Ciekawe, ich reakcja trochę spadła. What is it you need? What would you like to know? Też nie ma nic do powiedzenia o tym miejscu. Dobra, szybko jeszcze udajmy się do Caladonu. Gdzie to jest najbliższe wyjście? Chyba tutaj. Aż w Caladonie też czeka nas jeszcze jedna atrakcja. Poza tym, co mamy rzeczywiście zrobić w Caladonie, czyli pogadać z tym arcykapłanem Panari, mam jeszcze jedną rzecz ciekawą w Caladonie. A zaraz zobaczycie. Przynajmniej powinna być. O, jest. Virgil, and you? Do you have any idea what you've done? What your evil ways might mean for all of Arcanum? Dobry człowieku, nie wiem kim jesteś. O czym ty mówisz? Don't you pretend not to know what I'm talking about. I heard what you did in Stillwater. The blood of those people is on your hands, and you. I trusted you to be a guide, to turn from your old ways. And yet you're nothing but a common murderer. Just as you came to me so many months ago. Virgil, kim jest ten człowiek? Yes, I know him. I know him very well. Kim on jest? I always knew this day would come. We all make our choices, and I've made mine. You should not have come here. Virgil, kto to jest? Oh, of course. Forgive me. Allow me to introduce you to the elder Joachim. Joachim, legendarny Joachim, który zawsze dawał nogę, kiedy potrzebowaliśmy pomocy. Yes, it is I.
Did you think I would stand by and watch while you committed vile acts of betrayal and murder in the name of Nasruddin? I will not stand for this heresy. You both shall pay for what you have done. Nie lubię sposobu, w jakim się do mnie wyrażasz, panie Joachim. No, Joachim. You will do absolutely nothing. Not to my friend here, nor to me. Ah, I see. So you think that you can pit yourself against me, Virgil? Your powers are weak, old man. I have learned much since you took me in so long ago. I would recommend you leave us be and go on your way. I will warn you only once. Your powers are weak, old man. Very well then, Virgil. It seems fate has decided for us. Farewell. Jestem z tobą, Virgil. Wyrwijmy tego chwasta. Ciekawe, czy to oznacza, że teraz wszyscy się będą nam zarzucać. Mam nadzieję, że nie. Dobra, to jeżeli chodzi o Joachima. Nawet nie miał żadnego ekwipunku. Szkoda. A co z tym? Nic ciekawego. Dobra, oddalmy się. Zobaczmy, czy inni strażnicy będą się na nas rzucać. Mam nadzieję, że nie. Krasnoludy nas dalej lubią. Krasnoludy chyba mają gdzieś urachunki ludzi. A nawet ci strażnicy nawet mają nas całkiem niezłą opinię. Dobra, więc nie wszystko stracone. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o mordowanie starych znajomych. W przyszłym odcinku, cóż, poruszymy do przodu kilka kwestii. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.